Wielkimi krokami zbliża się pierwszy w tym sezonie mecz futbolistów amerykańskich Bielawa Olsz, który odbędzie się już w sobotę 24 czerwca na stadionie Klubu Sportowego Bielawianka. Będzie to pierwszy mecz w tym roku naszej drużyny seniorskiej, która przygotowuje się już całą zimę, całą wiosnę. Przygotowaliśmy się do tego właśnie pierwszego wielkiego meczu. Oczywiście nasz sezon składa się z 6 kolejnych spotkań, ale no ten mecz będzie meczem otwarcia, takim pierwszym sprawdzianem. Przyjeżdża do nas drużyna z Opola, Wolverines Opole, też doświadczona drużyna, już od kilku lat występująca właśnie w drugiej lidze. My no, po kilku latach absencji wracamy do drugiej ligi. Jest to futbol 11-osobowy, czyli pełne 11-ki. No i staramy się tutaj wejść z dużą pompą. Chcemy ten mecz jak najbardziej wygrać. Tutaj może nie stawiamy siebie w roli faworyta. Myślę, że to będzie fajne, wyrównane spotkanie. No ale bardzo zależy nam na tym, żeby się dobrze zaprezentować. Myślę, że największą taką atrakcją tego spotkania będzie debiut naszego amerykańskiego zawodnika. Tristan McCadden, który miesiąc temu przyjechał do Bielawy, już na dobre się tutaj zadomowił. Trenuje regularnie z drużyną, jest przygotowany i również się nie może bardzo doczekać tego spotkania. Także już w tą sobotę, godzina 14 na stadionie Bielawianki, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Standardowo będzie to oprawa taka, jaką możemy się zawsze spodziewać po Bielawa Olsz, czy będzie nasza maskotka, czy liderki, grill, jedzenie, także taki typowy amerykański piknik. Można spędzić naprawdę fajne popołudnie w sobotę właśnie 24 czerwca na stadionie Bielawianki. Zachęcamy do zakupu biletów na to spotkanie w przedsprzedaży. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej tvsudecka.pl.